W ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych mikro i małe przedsiębiorstwa działające na terenie aglomeracji wałbrzyskiej mogą ubiegać się o dofinansowanie na rozwój firmy. O nowych możliwościach finansowego wsparcia poinformował prezydent Roman Szełemej podczas ostatniej sesji. Zachęcamy mikroprzedsiębiorstwa, czyli dosłownie jedno, kilkuosobowe firmy, często rodzinne, usługowe najczęściej, ale nie tylko, które mają pomysł na swój rozwój, aby zainteresowały się konkursem, który aglomeracja wałbrzyska ogłosi we wrześniu, na pozyskanie dotacji w wysokości kilkunastu, kilkudziesięciu czy powyżej 100 000 złotych również w ramach właśnie konkursu, na który mamy ponad 9 milionów złotych. To jest 9 milionów złotych na te mikrodotacje na terenie całej aglomeracji, a więc mówimy o kilkudziesięciu firmach, które mogą pozyskać te środki, mniej więcej 50 na 50%. Te firmy mogą być bardzo, bym powiedział, młode, nawet takie, które powstały miesiąc temu, dwa, ponieważ istota tego programu jest właśnie taka, żeby zachęcać mikroprzedsiębiorstwa albo też inicjatywę takich właśnie rodzinnych mikrofirm, żeby ją wesprzeć. W lutym tego roku zakończył się nabór wniosków w konkursie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zamierzają realizować projekty i inwestycje na terenie aglomeracji wałbrzyskiej, wprowadzając jednocześnie na rynek nowy, ulepszony produkt bądź usługę. Ogromne środki, 45 milionów złotych z aglomeracji wałbrzyskiej i w tej chwili jest ocena tych wniosków, a to był pierwszy konkurs, a teraz drugi dla tych małych, nieraz jednoosobowych firm, piekarnie, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, lekarskie, gabinety stomatologiczne, zakłady motoryzacyjne, stolarskie, sklepy nawet, usługowe jakieś inne, których jeszcze nie wymieniłem. Mikroprzedsiębiorcy zainteresowani udziałem w konkursie powinni śledzić stronę internetową Urzędu Miejskiego. Informacje o możliwościach ubiegania się o różnego rodzaju dotacje znajdują się w zakładce Urząd Miasta – Fundusze Zewnętrzne.